Szanowni Państwo, nawiązując do jednej ze starożytnych tradycji, postanowiłem podzielić ten wykład na dwie części, albo jak kto woli, wygłosić dwa mini wykłady, w których będę bronił dwóch przeciwstawnych tez. W pierwszym z nich będę mówił o znamionach wielkości filozofii, a dokładniej o jej niezbędności i kluczowej roli, jaką może odegrać w obecnej dramatycznej sytuacji świata. W drugim zaś przeciwnie, o znamionach jej nędzy i o tym, że właśnie dziś filozofia jest coraz mniej pomocna. Część z Państwa być może zechce uznać to za mniej lub bardziej udany żart z mojej strony. Zapewniam jednak, że antytetyczna forma wynika tu z mojej rzeczywistej niepewności co do statusu i sensu refleksji metafizycznej, ale i samej filozofii dziś. Zacznę od wielkości filozofii. Filozofia rozkwita w czasach kryzysu. Można przytoczyć wiele historycznych przykładów potwierdzających tę prawidłowość. Same narodziny myślenia filozoficznego zbiegają się z kryzysem, a przynajmniej osłabieniem dawniejszych potęg religii, magii i mitu. Nie sposób wprawdzie rozstrzygnąć, czy zdarzenie to znaczy narodziny nowej formy myślenia, stanowiło efekt owej erozji, czy jej przyczynę. Zapewne jedno i drugie potroszę. Takie koincydencje zdarzały się jednak odtąd regularnie. Pomyślmy o filozofii Platona i zmierzchu klasycznej polis, której etos oddał Tukidydes w słynnej mowie Peryklesa. Albo o Kartezjuszu i o relacji, w jakiej filozofia absolutnego początku pozostaje z kryzysem wiedzy scholastycznej i szerzej końcem długiego średniowiecza. Nie chodzi zresztą tylko o pojedynczych myślicieli. Czas kryzysu wywołuje intelektualny ferment, intensyfikację sporów filozoficznych skutkującą pojawieniem się nowych nurtów, nowych paradygmatów. Spoglądając na wiek XX, można wskazać koło wiedeńskie, konsolidujące się tuż po traumie Wielkiej Wojny, z całym jej bezsensem i ekscesem zbrojnym w najnowocześniejszą technologię, albo ferment filozoficzny lat 60., któremu zawdzięczamy schizoanalizę Deleuze'a i Guattariego czy Foucaultowską analitykę władzy. We Francji ferment ten zbiegł się z procesami, których zwieńczenie stanowił maj 68 roku, ale które trwały jeszcze przynajmniej do połowy następnej dekady. Koincydencje tego rodzaju nigdy nie są czymś prostym. Formuła kryzys i filozofia zawiera w sobie całe spektrum wariantów, całą złożoność tej relacji, która, choć wieloznaczna, jest jednak pewnym transhistorycznym faktem. Niezależnie od tego, czy filozofia zmierza do restauracji starego, upadającego porządku, jego redefinicji albo naprawy, czy też pragnie przyspieszyć upadek i przemawiać w imieniu tego, co nadchodzi, jej uprzywilejowanym momentem wydaje się właśnie moment krytyczny, w którym decydują się losy jakiejś kultury. Przy całej niepewności co do kierunku, w jakim zmierza nasz świat, a mówiąc w tym kontekście nasz, można chyba mieć na myśli coś więcej niż tylko określoną zachodnią kulturę, jedno wydaje się pewne. To mianowicie, że żyjemy w epoce zmierzchu, końca. Nie wiemy, czy chodzi o koniec konsumpcyjnego kapitalizmu, nieograniczonego wzrostu, czy może o zmierzch paradygmatu rozpoczętego przez rewolucję neolityczną i narodziny cywilizacji rolniczej. Niezależnie od tego, czas jest marny, a najprawdopodobniej będzie jeszcze marniejszy. Dziś można już między bajki włożyć rojenia o ludzkości opamiętującej się i obierającej nowy, bezpieczny kurs pod wpływem lekcji pandemii. Raczej nieuchronnie zbliżamy się do klifu Seneki. Ten krytyczny, decydujący moment powinien być momentem filozofii. Im głębszy, to znaczy im bardziej dotykający podstaw jest kryzys, tym bardziej właśnie filozofia jest potrzebna, by go przemyśleć i być może przezwyciężyć. I tym większe prawdopodobieństwo, że taka radykalna, sięgająca podstaw korzeni filozofia się pojawi.
Na horyzoncie teorii już od jakiegoś czasu można dostrzec nowe figury, nowe pojęcia mapujące naszą aktualność. Nie ma tu miejsca na ich omówienie, ani nawet wyczerpujące wyliczenie. Wystarczy wspomnieć o sposobie, w jaki Mbembe śledzi związki zachodniej liberalnej demokracji z wyekspediowaną tymczasowo na zewnątrz kolonialną przemocą. To, w jaki sposób krytycznej refleksji poddaje się dziś podstawy naszej cywilizacji, z pewnością zawdzięcza wiele dawniejszym diagnozom i teoriom krytycznym. Dziś wszelako ulega przyspieszeniu, wszystko ulega przyspieszeniu i intensyfikacji. Także nawet postać rozumu instrumentalnego opisywana przez Adorna i Horkheimera wydaje się łagodną odmianą albo raczej raczkującą formą tego, z czym mamy do czynienia, a niemal niczym w porównaniu z tym, co nas czeka, jeśli słuszne okazał się choćby nekropolityczne intuicje Mbembego. Kryzys domaga się więc nie filozofii w ogóle, jakiejkolwiek filozofii, ale filozofii krytycznej, godnej tego miana, to znaczy ujawniającej mechanizmy, które do niego doprowadziły i wskazującej przynajmniej na możliwość wyjścia. Gdy mowa o kryzysie klimatycznym, mechanizmy owe tkwią najprawdopodobniej głęboko w trzewiach naszej cywilizacji, w jej metafizyce, jakby powiedział Heidegger, a więc w sposobie, w jaki jawi się nam byt jako taki, jako zasób, przedmiot technicznej manipulacji, obróbki. Te, które prowadzą równolegle do kryzysu politycznego i ekonomicznego, pracują być może na nieco mniejszej głębokości, wciąż jednak na tyle głęboko, by i tu konieczna była interwencja filozofii. Tradycyjne rozróżnienie na doksa i epistemę, filozoficzną wiedzę i potoczne mniemanie nabiera dziś nowego sensu. Idzie nie tyle o różnicę między absolutną pewnością czy apodyktycznością wiedzy i dowolnością opinii, ile właśnie o to, na jaką głębokość jest w stanie zejść myśl sądująca aktualność, czyli o jej radykalizm, zdolność sięgania do korzeni rzeczy. Publicystyka, nawet ta filozofująca, ambitna, nie może być radykalna w tym znaczeniu. Może wzywać do umiaru w konsumpcji i do odpowiedzialności za planetę, może ostrzegać przed nowym autorytaryzmem i zagrożeniami dla demokracji, może piętnować rosnące nierówności ekonomiczne. Tego właśnie oczekujemy od publicystów znających swój fach, rozpoznania zapalnych punktów na mapie współczesności, a nawet sporządzania takiej mapy, pozwalającej ludziom orientować się w świecie, wyrabiać sobie sąd, interweniować bądź powstrzymywać się od działania. Nie jest to jednak, nie jest to bynajmniej zadanie proste, zwłaszcza dziś, kiedy tradycyjne dziennikarstwo samo jest w kryzysie. Dzięki mediom społecznościowym w zasadzie każdy może być publicystą, a efekt tego jest znany. Ci, którzy wiązali z owymi mediami nadzieję na demokratyzację wiedzy i piękną różnorodność opinii, muszą odpierać teraz zarzuty tradycyjnych krytyków demokracji, twierdzących, że nazbyt często przeobraża się ona w rządy bezrozumnego tłumu. Jak podsumował to Alain Badiou w swoim zaskakująco trzeźwym komentarzu do sytuacji pandemicznej, tak zwane sieci społecznościowe okazują się niczym więcej jak, cytuję, miejscem, w którym postępuje umysłowy paraliż, krążą niesprawdzone pogłoski i gdzie odkrywa się przedpotopowe nowości, jeśli nie wręcz miejscem faszyzującego obskurantyzmu. Koniec cytatu. Wypada więc uznać, że opinia nie jest równa opinii, a przede wszystkim nie są równowartościowe rozmaite tryby czy sposoby ich produkcji. Nie oznacza to, że w trybie dominującym przed epoką Cambridge Analytica media produkowały wyłącznie albo nawet w większości opinie wiarygodne i swobodne. Prasa zawsze podlegała presji ze strony rozmaitych grup interesu
czy to politycznych, czy związanych z kapitałem. A jednak obecny upadek jest bolesny. Podobnie jak nieznośny okazuje się reżim postprawdy, także w porównaniu z surowymi reżimami prawdy na jawnych usługach kapitału i władzy. Wszelako nawet najlepsza możliwa dzisiaj sztuka tworzenia opinii nie jest w stanie zastąpić myślenia filozoficznego. W jego wysiłku już nie tyle kreślenia map, ile badania ruchów tektonicznych i pracy archeologiczno-genealogicznej. Można w tym miejscu odwołać się do przykładu Nietzschego i jego pojęcia nihilizmu. I to właśnie pomimo, że Nietzsche nie wierzył w przeciwstawienie prawdziwej wiedzy niepewnemu mniemaniu. W porządku mniemania terminu nihilizm używano, jak wiadomo, przed Nietzschem, odnosząc się do upadku najwyższych wartości, co brzmi skądinąd znajomo. Jednak dopiero filozof zadał bezczelne, a zarazem fundamentalne pytanie o wartość samych tych wartości i pokazał, że one same miały nihilistyczny charakter, że wypływały z zatrutego źródła metafizyki i stanowiły wyraz takiej formy życia, która neguje stawanie się, nie mogąc go znieść. Co znamienne, pragnąc dotrzeć do sedna, musiał sięgnąć jednocześnie daleko wstecz, chociaż bardziej niż o źródle należałoby mówić o genealogii, historycznym pochodzeniu wartości stojących ponad życiem. A zatem wstecz i w głąb, choć może bardziej niż o psychologii głębi, trzeba by mówić o konstelacjach sił, czy o swoistej grze siły i słabości stojącej za wspomnianą formą życia. Długie trwanie jest naturalnym żywiołem filozofii, która w odróżnieniu od innych nauk, albo nauk w ogóle, bez przerwy przepisuje swoją własną historię i prehistorię. Podobnie bliski jest jej genealogiczny żywioł ukrytych za stabilnymi formami sił. Zarazem w tym dążeniu w głąb i spoglądaniu wstecz, jeśli już trzymamy się tych nieco zużytych metafor, nie musi ona koniecznie przeczyć mniemaniu, tak jak diagnozy niczego nie przeczyły obiegowym rozpoznaniu. Wartości istotnie upadają, Bóg umiera. To, co się dzieje, jest jednak elementem o wiele dłuższego łańcucha zdarzeń. Momentem dłuższego i dużo bardziej złożonego procesu. A i nowe, nieoczekiwane perspektywy, które otwiera ów upadek, nie dają się pomyśleć w trybie mniemania. Filozofia go nie tyle neguje, ile, powiedziałbym, wyprzedza. Tak więc, jeśli mamy przed sobą jakąś przyszłość, to tylko dzięki myśleniu. Tylko radykalnie krytyczna myśl jest w stanie dotrzeć do podstaw, których kryzys wyznacza nasz egzystencjalny horyzont. A takie właśnie myślenie jest domeną filozofii. Nie każdej zapewne, ale poza nią możemy mieć co najwyżej do czynienia ze sprawnością inteligencji, już dziś na wielu polach ustępującej swojemu sztucznemu odpowiednikowi. W formule Heideggera odmawiającej nauce zdolności myślenia słyszeć trzeba nie tyle pogardę, ile wyraźne oddzielenie. Nauka, podobnie jak zdrowy rozsądek, robi coś innego niż filozofia. Działa w innym trybie. Wynika to z wielu przyczyn. Przede wszystkim może z samej natury filozoficznego pojęcia. Wiąże się jednak również ze specyfiką filozofii jako dziedziny wiedzy. A ściślej rzecz biorąc z tym, że nie da się jej właśnie do końca zamknąć w żadnej dziedzinie. Przez ponad 2,5 tysiąca lat nie zdołała ona określić ani swojego przedmiotu, ani swojej metody. Oczywiście rozmaici filozofowie wypowiadają się w tych sprawach autorytatywnie. Nie ma jednak mowy przecież o żadnym konsensie. Dla innych dziedzin wiedzy, zwłaszcza aspirujących do naukowości, taki brak paradygmatu byłby niszczący, dyskwalifikujący. W przypadku filozofii jest inaczej. Nieokreśloność jej przedmiotu i metody nie jest brakiem, lecz warunkiem jej otwartości jako formy myślenia. Podobnie jak brak narzuconych sztywnych reguł jej poetyki.
Istnieją rzecz jasna filozoficzne poetyki uprzywilejowane przez tradycję. Traktat w porządku geometrycznym, rozprawa akademicka itd. Jednak fakt, że esej wywalczył sobie pełnoprawne obywatelstwo pośród innych, wcześniejszych i bardziej szacownych form i że dziś nikt nie kwestionuje możliwości filozoficznej eseistyki, najlepiej świadczy o tym, że możliwe są tu głębokie zmiany. Nie sposób powiedzieć, jakie filozoficzne sposoby pisania pojawią się w przyszłości, o ile wciąż będzie ta epoka pisania i pisma. A może filozofia przetrwa piśmienność? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że sposobów i stylów filozofowania jest wiele i być może będzie jeszcze więcej. Właśnie dlatego myślenie zachowuje tu walor plastyczności, nie zastyga w jakimś ostatecznym kształcie, nie daje się skodyfikować. Jest to szczególnie ważne dziś, nie tylko w związku ze specjalizacją i standardyzacją produkcji wiedzy naukowej, ale ze względu na bardziej ogólny proces formatowania myślenia, przede wszystkim za sprawą technologii informatycznych. W istocie fantazje na temat hakowania umysłu więcej mówią o stanie umysłów potencjalnych hakerów, a w każdym razie o tym, jak wyobrażają oni sobie myślenie. Aby przełożyć myśl na ciąg zer i jedynek, trzeba najpierw sprawić, by rzeczywiście stała się ona realizacją pewnego algorytmu i niczym więcej. Algorytmy wykorzystywane przez technologicznych gigantów do śledzenia procesów myślowych w rzeczywistości już dziś przynajmniej współkształtują owe procesy. Filozofia nie poddaje się tego rodzaju redukcji. Dlatego na przykład Google Translator, choć może dziś w miarę przyzwoicie, a niedługo być może bezbłędnie przełożyć tekst o charakterze technicznym, na przykład instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia, czy nawet mowę potoczną, zacina się z konieczności na tekście filozofii. Pojęcia w odróżnieniu od nazw technicznych rzadko mają w różnych językach ścisłe odpowiedniki. Przykład jest tu interpretacją, sztuką interpretacji opartą na znajomości bardzo zniuansowanego kontekstu. Nawet jeśli istnieją algorytmy generujące teksty filozoficzne w określonym stylu, powiedzmy filozofii fenomenologicznym czy poststrukturalistycznym, nie wygenerują one filozoficznej myśli, a co najwyżej jej martwą imitację. Taką samą skądinąd, jaką generują ludzcy adepci filozofii, zanim nauczą się myśleć. W ich przypadku jednak jest to, choć niestety nie zawsze, powinien być etap przejściowy, natomiast w przypadku maszyn punkt dojścia. Również w obrębie filozofii, w obrębie akademii, filozofia zajmuje osobne miejsce, opierając się zgodnie ze swoją naturą presji i parametryzacji. Wszelako filozofia akademicka ma swoje ograniczenia. Istnieją tu pewne wymogi dotyczące właśnie poetyki, konstrukcji czy sposobów argumentowania, które, choć nigdy do końca nie blokują myśli, w pewnym stopniu jednak krępują jej ruch. Wiążą się one z wymogami instytucji, hierarchią stopni, tytułów, a także z określoną tradycją. Całkowite odrzucanie tych wymogów w imię wolności myślenia wydaje się zresztą pochopne, a także nie do końca uczciwe, gdy chce się jednocześnie być uznanym przez akademię, uzyskiwać od niej dyplomy itd. Kto decyduje się na grę według akademickich reguł, może zresztą reguły te czynić nieco bardziej elastycznymi, negocjować je w trakcie gry. Nie mają one bowiem tak sztywnego charakteru, jak to się czasem przedstawia. Poza walką o instytucjonalne uznanie, dyplomy i tytuły istnieje jednak rozległa dziedzina filozoficznego pisarstwa, którego reguły, jak w przypadku innych form literatury, rzeczywiście powstają dopiero w trakcie gry i w pewnej mierze są ich stawką. Tu nie obowiązują kanoniczne formy. Nieprzypadkowo rządzi tu właśnie esej,
z istoty swej będące eksperymentowaniem, próbowaniem się zarówno z formą, jak i z treścią. Istnienie filozofii poza akademią jest niezwykle ważne dla samych filozofów akademickich, którzy muszą mieć swobodę eksperymentowania, a nawet błądzenia, ale też dla całej wspólnoty myślących. Dlatego w świetle wszystkiego, co zostało tu powiedziane, konieczne są, zwłaszcza dzisiaj, działania na rzecz myślenia, otwierające i mnożące przestrzenie otwarte dla myśli nieskrępowanej przez wymogi instytucji, także naukowych. Tak właśnie rozumiem intencje stojące za powołaniem Fundacji imienia Barbary Skargi i za kolejnymi edycjami konkursu. Teraz przejdę do części drugiej, w której będę mówił o nędzy filozofii. Czas kryzysu jest dla filozofii czasem próby. Dziś można chyba powiedzieć, że w najnowszej próbie związanej z kryzysem pandemii i jeszcze poważniejszym kryzysem klimatycznym filozofia zawodzi. Co więcej, z przyczyn, które wiążą się ze statusem i kondycją filozofii dziś, musiała ona zawieść. Czy w przeszłości radziła sobie lepiej? Czy teza o rzekomym rozkwitaniu filozofii w trudnych czasach przełomu daje się obronić? Cóż, tego rodzaju transhistoryczne obserwacje zawsze da się poprzeć jakimiś przykładami. W każdym czasie powstaje jakaś wielka filozofia. Nie trudno więc wskazać autorów czy koncepcje pojawiające się akurat w momentach kryzysowych, których skądinąd przecież nie brakuje. W istocie można by nawet dowodzić, że historia stanowi nieprzerwane pasmo następujących po sobie kryzysów, przechodzących jedne w drugie. Zwłaszcza, że kryzysy polityczne, ekonomiczne i demograficzne, kryzysy wiedzy, wiary itd. nie zachodzą dokładnie w tym samym rytmie. Poza tym, przyglądając się bliżej przykładom najczęściej przywoływanym w tym kontekście, choćby momentowi pojawienia się filozofii Platona czy Kartezjusza, trudno oprzeć się wrażeniu, że owe próby zażegnania kryzysu na gruncie filozofii stwarzały więcej problemów, niż były w stanie rozwiązać. Z problemami generowanymi przez platońską metafizykę zmagamy się, jeśli wierzyć Heideggerowi, do dziś, i to raczej bezskutecznie. To samo można powiedzieć o dziedzictwie kartezjańskiego cogito. Owa wielka filozofia powstająca w epokach przełomu bardzo często sprzymierza się dokładnie z tymi siłami i przedłuża, wzmacnia te tendencje, które później okazują się właśnie najbardziej problematyczne, jeśli nie złowrogie. Wystarczy wspomnieć o neopozytywizmie, w jego najbardziej wojowniczej odmianie, domagającym się wyrugowania z myślenia wszystkiego, co nie odnosi się do twardych, empirycznych faktów i nie potrafi obronić się przed surowym trybunałem nauki. Ta sama nauka, sprzężona i sprzężona z nią technologia, niedługo wcześniej zupełnie bezkrytycznie uczestniczyła wszak w hekatombie Wielkiej Wojny, a niektórzy powiedzieliby, że była wręcz za nią odpowiedzialna. Sięgając dalej w wiek XX, jeśli bliżej zbadać związki myśli Deleuze'a czy Foucault'a z kryzysem i fermentem lat 60., okazuje się, że to, co w ich myśleniu najlepsze, było raczej na kontrze w stosunku do filozofii tamtego czasu, a w każdym razie do głównego nurtu myśli 68 roku. Wystarczy tu wspomnieć Foucaultowską krytykę hipotezy represji czy schizoanalizę z jej krytyką faszystowskich urządzeń działających w grupach i grupkach o rzekomo rewolucyjnym charakterze rozkwitających wszędzie po wydarzeniach maja. Jednak niezależnie od tego, jak sprawy miały się w przeszłości, filozofowie naszych czasów w momencie próby, jak się rzekło, zawodzą. W każdym razie ci, którzy wychodząc naprzeciw medialnemu oczekiwaniu, dali się sprowokować do formułowania diagnoz i prognoz. Być może powinni milczeć, ale stracili tę okazję. A skoro już przemówili, nie pozostało nic innego niż powiedzenie tego, co mówili już wcześniej, z podkreśleniem, że dopiero teraz słuszność ich stanowiska ujawnia się w całej pełni. I tak Giorgio Agamben
oznajmia, że obostrzenia wprowadzone przez rządy w związku z pandemią to czysta technologia stanu wyjątkowego, służąca przemienieniu wszystkich obywateli w homini sacri. Jest coś doprawdy niepokojącego w pragnieniu, by koniecznie mieć rację. Ale czy pragnienie to nie charakteryzuje właśnie w sposób szczególny filozofów? Nie artystów, nie naukowców nawet, którzy obecnie mają głęboko zakorzenioną świadomość tego, że każda naukowa racja jest nie tylko zespołowa, ale też umożliwiana przez długi szereg prób i błędów. Nie artystów zatem, nie naukowców, tylko właśnie filozofów. Z kolei Slavoj Žižek, oprócz tego, że częstuje nas serią tych samych co zwykle dowcipów i anegdot, wyraża nadzieję, że opór przed podawaniem sobie rąk sprawi, iż będziemy patrzeć sobie głębiej w oczy i dzięki temu osiągniemy lepsze duchowe porozumienie. Czy kogoś, kto pisze coś takiego, można traktować poważnie, gdy wypowiada się na temat kondycji współczesnego kapitalizmu albo przyszłości świata? A to są właśnie kwestie, które Žižek podejmuje i które musi po raz kolejny podjąć w książce o tym, jak COVID trzęsie światem. Na szczęście, podobnie jak Agamben, nie mówi nic nowego, a w każdym razie nic, czego nie mógłby wygenerować siebie algorytm produkujący teksty à la Žižek. Czytając rewelacje filozofów w tym marnym czasie, doprawdy trudno nie odnieść wrażenia, że są oni w stanie napisać dowolną bzdurę, jeśli tylko pasuje do ich teorii. A przy tym mowa o filozofach, którzy w ogóle skłonni są konfrontować się myślowo z aktualnością i którzy próbują pozostawać w swoich diagnozach krytyczni. Tymczasem rzesze innych kontynuują swoje badania, nie zaprzątając sobie głowy wymogami krytyczności również tam, gdzie badania te mogą mieć choćby znikomy, ale jednak wpływ na kształt przyszłości i dotyczą etycznie, politycznie i ekonomicznie istotnych kwestii, takich jak choćby sztuczna inteligencja. Pandemia zdołała niemal przykryć medialnie temat katastrofy ekologicznej. Warto więc przypomnieć sobie, że żyjemy także w czasach nabierającej prędkości rewolucji biotechnologicznej. Efekty tej ostatniej, gdy nałożą się na istniejące podziały ekonomiczne i etniczne, mogą sprawić, że nie komunizm, lecz nowy rodzaj globalnego faszyzmu zapuka do naszych bram. Trudno więc ostatecznie powiedzieć, kto bardziej zawodzi. Filozofowie, którzy starają się być krytycznymi diagnostami aktualności, lecz nie mają nam nic do powiedzenia, czy też armia filozofów służących nauce, która sama służy coraz bardziej mrocznym siłom. Koniec końców, nie chodzi jednak o wypowiedzi tych czy innych autorów. Można znaleźć dla równowagi ciekawe teksty pisane przez filozofów na temat obecnego kryzysu. A nawet o raczej marginalne uwikłanie filozofii w rozmaite wątpliwe etycznie i politycznie projekty. Być może samo oczekiwanie, że filozofia jako taka dostarczy nam orientacji w gwałtownie zmieniającym się świecie i pozwoli, jeśli nie zapobiec katastrofie, to przynajmniej rozpoznać i opisać najważniejsze problemy, przed jakimi stoimy, opiera się na fałszywym założeniu. Założeniu, że nie dysponujemy innymi, lepszymi narzędziami diagnostycznymi, że to właśnie filozofia jest szczególnie powołana do tego zadania. Wiele już powiedziano, fakt, że mówili o tym przeważnie i najwięcej sami filozofowie, o wyższości filozofii nad innymi dziedzinami wiedzy. Była już ona królową nauk, wiedzą absolutną, poznaniem całości itd. Zawsze roszcząc sobie pretensje do jakichś głębszych, bardziej istotnych wglądów. Odcinała się od porządku mniemania, płaskiego, zdrowego rozsądku itd. Jej ostatnim schronieniem jest etos radykalnej krytyki, który ma poświadczać jej wyższość nad wszelkimi powierzchownymi, li tylko publicystycznymi i z istoty swojej nigdy nie dość radykalnymi diagnozami. Nawet ambitna publicystyka zbyt mocno zanurzona jest w bieżących sporach. Rozpoznaje to, co daje się dostrzec gołym, to znaczy nieuzbrojonym w teorię okiem. Tymczasem dopiero teoria pozwala sięgnąć w głąb, do korzeni rzeczy. Radykalizm krytyki filozoficznej ma również gwarantować, że pozostanie ona
odporna na korupcję, absolutnie bezkompromisowa. Zamiast krytykować ten czy ów aspekt systemu, odrzuca system w całości, a to właśnie dzięki zdolności wglądu w całość jako taką, na którą ma mieć swego rodzaju monopol. Czy jednak tak miła dla filozoficznego ucha narracja da się dziś obronić? Po pierwsze, można zastanawiać się, czy to, co wciąż pozostaje z dobrej publicystyki, rzeczywiście ustępuje tekstom pisanym przez filozofów, jeśli idzie o precyzję, wnikliwość, a nawet głębię spojrzenia. Gdy chcemy zrozumieć działanie współczesnej techniki, możemy sięgnąć do Heideggera i dowiedzieć się, że jej dominacja jest zrządzaniem bycia, które wystawia nam byt jako zestaw. Możemy jednak sięgnąć choćby do prac Nicolasa Carra i dowiedzieć się, jak używanie internetu wpływa na nasze myślenie na wielu poziomach. Możemy wsłuchać się w głos filozofów wieszczących apokalipsę, ale możemy też poczytać artykuł Edwina Bendyka o tym, dlaczego konkretnie nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Cliffem Seneki i jak temu zaradzić. Możemy utożsamiać historię ludzkości z dziejami panowania, a technikę z dehumanizacją. Możemy też jednak przyjrzeć się szczegółom i niuansom, obierając za przewodników historyków czy antropologów, a nawet w publicystycznym wydaniu. Wydaje się, że filozofia straciła właśnie monopol na to, z czym sama utożsamiała filozoficzność. Badaczki z innych dziedzin, a także często publicyści, dysponują szeroką perspektywą, nie tracąc zarazem z oczu detali. Niewykluczone zresztą, że to filozofia spełniła swoją misję i że dzięki niej nauczyliśmy się lepiej myśleć, a myśląc lepiej, to znaczy głębiej, szerzej, bardziej konsekwentnie, jesteśmy w stanie ustrzec się również przed typowymi błędami filozofii, przed nieuzasadnionymi spekulacjami, niepotrzebną mętnością, pompatycznością czy osuwaniem się w żargon. Po drugie, radykalizm całościowej i bezkompromisowej krytyki tego, co jest, często mimo pewnych pozorów, które stwarza, okazuje się czymś nazbyt łatwym. Dość pomyśleć, ile takich radykalnych krytyk wszystkiego wychodzi co dzień spod piór, czy raczej uderzających w klawisze palców adeptów filozofii na całym świecie. Z całą pewnością można założyć, że dokładnie w tej chwili ktoś radykalnie podważa fundamenty systemu, bezlitośnie obnaża i odrzuca nie tylko ten czy inny mechanizm, ale samą ekonomiczno-polityczną machinę, która pcha nasz świat ku katastrofie. Niestety niewiele z tego wynika, oprócz laurów dla zwycięzcy w konkursie na najbardziej krytycznego krytyka. Również proponowane przez filozoficzną krytykę drogi wyjścia, alternatywne strategie działania wyrażane bywają w formułach tak ezoterycznych, że zrozumiałych jedynie dla samych filozofów i nijak nie przystających do tego, jak żyją ludzie na planecie zwanej Ziemią. Czy to oderwanie filozofii nie jest jednak tylko negatywnym i być może niekoniecznym skutkiem ubocznym jej osobności, osobliwości, która z drugiej strony gwarantuje jej autonomię? Czy jej brak realizmu nie bierze się przynajmniej po części stąd, że nie należy ona do tej samej rzeczywistości, co inne dziedziny wiedzy, w szczególności wiedzy naukowej, że nie podlega regulacji przez sztywne paradygmaty, że zarówno jej przedmiot, jak i jej metoda i poetyka pozostają od czasu jej powstania obiektem niekończącego się sporu, że, by zacytować słowa Marka Siemka, pytanie o samą istotę filozofii, pytanie o istotę filozofii samo jest pytaniem filozoficznym, a więc z natury swojej otwartym. Być może profesor Siemek nie zdążył wszelako dożyć czasu, w którym ta osobliwość i autonomia, przynajmniej w przypadku filozofii akademickiej, same zaczęły stawać pod znakiem zapytania. Nie żeby w sposób jawny czy nachalny narzucano filozofom tematy czy kierunki badań. Nie oczekuje się też od nich spełniania dokładnie
tych samych kryteriów naukowości, które spełniać muszą badania historyczne czy socjologiczne, nie mówiąc o fizyce czy chemii. Idea, zgodnie z którą różne rodzaje nauk ustalają dla siebie kryteria dostosowane do ich specyfiki i nawet w obrębie samych nauk humanistycznych mogą zachodzić pewne ważne różnice, zadomowiła się już w świecie akademickim. Również w obrębie filozofii spór o metodę czy prawomocny sposób jej uprawiania wywołuje coraz mniej skutków instytucjonalnych. Zresztą, gdyby na każdym zebraniu, głosując nad przyznaniem komuś tytułu naukowego, spierano się od nowa o to, jakiego rodzaju filozofia jest godna tego miana, to życie instytucji mogłoby zostać sparaliżowane. Na tym poziomie uznaje się więc zasadę pluralizmu i pełnej swobody badań. Jednocześnie filozofia akademicka podlega bardziej ogólnym procesom standaryzacji, które obejmują wszystkie dyscypliny we wszystkich typach nauk. Wiążą się one z obecną ewolucją uniwersytetów i instytucji badawczych, która w Polsce postępuje nieprzerwanie, właściwie niezależnie od tego, jaki obóz polityczny sprawuje władzę, a w istocie ma charakter globalny. Nie ma tu miejsca, by rozwodzić się nad tymi dobrze zresztą znanymi kwestiami. Filozofowie, tak jak ludzie nauki w ogóle, poddani są presji modelu opartego na zasadzie konkurencji, w którym stale mierzy się efektywność wszelkich działań, publikacje, dydaktyka, konferencje itd., przeliczając je na rozmaite na punkty i wpisując do rozmaitych arkuszy. Co więcej, właśnie dlatego, że dziś inaczej niż w poprzednich epokach filozofia nie uchodzi już za królową nauk, ulega ona często pokusie, by nader gorliwie wykazywać się, legitymizować jako czempionka parametryzacji. To owe nadzorujące i karzące procedury wyznaczają wszak dziś minimum naukowości wspólnej wszystkim naukom. Chcąc udowodnić swą przynależność, filozofowie starają się grać jak najlepiej według narzuconych reguł. Nie są to jednak reguły neutralne, czysto formalne ramy pozostające bez wpływu na myśl filozoficzną. Wpływ ten jest wieloraki. Jeden z efektów polega na tym, że zmienia się relacja między autorami i czytelnikami tekstów filozoficznych, a ściśle rzecz biorąc znika tak zwana czytająca publiczność jako potencjalna odbiorczyni książek filozoficznych, zastąpiona przez członków redakcji punktowanych czasopism. Tak oto filozofia akademicka, która już wcześniej zbyt często skłaniała się do mówienia o samej sobie, teraz zaczyna w dodatku mówić wyłącznie do siebie samej. Co skądinąd tłumaczy również pustkę jej radykalizmu, niezmuszonego do konfrontacji z żadnym zewnętrzem, z żadną społeczną realnością. W tej sytuacji pocieszające jest tylko to, że wbrew pewnym pozorom akademia nie jest jedynym obiegiem myślenia filozoficznego, a także to, że filozofia nie jest być może jedynym żywiołem myślenia i że wciąż możliwe są rozmaite działania na jego rzecz. Dziękuję bardzo.